Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest pierwszy odcinek z serii z gry Awaria na statku powietrznym Hauberfielda. Ja to za was zawsze jestem w stanie zaskoczyć jakimś tytułem, nie? Ja sam się zaskoczyłem w sumie, jak zobaczyłem to na forum gdzieś? Nie wiem, gdzie ja to wypatrzyłem. Chyba na forum. W każdym razie jest to kolejna produkcja Zombika. A już Zombik dał się poznać na tym kanale w dosyć, jakby to powiedzieć, w dosyć ciekawy sposób przygodówkami, różnymi ciekawymi koncepcjami odnośnie tworzenia gier. Więc to jest kolejna gra Zombika. Zresztą widać to po stylistyce troszeczkę. Ja jestem bardzo zainteresowany, co się będzie działo. Jak widzicie, nie ma tutaj w ogóle wczytania gry, bo tutaj gra w ogóle jest krótka. Jest na 20 minut plus minus, ale podobno można ją nawet szybciej skończyć. Z tego co czytałem, więc nie ma save'ów. Ale co tu będzie się działo, to jeszcze nie wiem. Nie czytałem specjalnie nic o tej grze, bo jak ona jest taka krótka, no to przykre by było cokolwiek sobie zaspoilerować, nie? Bo to mogłoby być połowa gry na przykład, także nie. To co? Zostaje chyba tylko przejść sobie enterem do nowej gry i zobaczyć, co się będzie działo dalej, prawda? Enter. Wybierz tryb gry. Gra bez ograniczeń czasowych, gra na czas. Otóż chodzi o to, że można, no faktycznie, grę rozpocząć w dwóch trybach. Jeśli chodzi o ograniczenia czasowe, no to po prostu czas nas będzie gonił podczas gry. Więc nie wiem, czy to jest tak bardzo sensowne, z racji tego, że ja wam chcę pokazać wszystko. Nie graliśmy jeszcze w tą grę. Ja w nią nie grałem, wy na pewno też nie w większości. Więc wydaje mi się, że dobrą opcją byłoby po prostu zaczęcie gry bez ograniczeń czasowych. A jak ktoś jest na tyle zawzięty, to może sobie z opisu pobrać grę i rozpocząć grać samemu, z ograniczeniami czasowymi oczywiście. Żadnego z tym problemu nie ma. Więc jedyne, co mi zostaje, to rozpocząć. Siema. Co się dzieje? O Boże, statek się ruszy. Niech to, Jakubie, jesteś cały? Coś się. Nie wiem, biegnij do Hauberfielda, jest na mostku, zajrzę do ładowni. Wow, wszystko się trzęsie. Ale w ogóle, posłuchajcie tego soundtracku. Jest cudowny, po prostu jest cudowna ta muzyka. Jest tak wesoła i taka wpadająca w ucho. Wow. Dobra, jest coś w szafie? Nic nie ma w szafie. Ale bardzo ładne są. Mogę w szafę wejść, okej. Bardzo ładne są grafiki. Naprawdę bardzo mi się podoba ta stylistyka, ta autorska grafika. To nie jest grafika jakaś, nie wiem, hiperrealistyczna, coś ten sprite, nie. Ale ona ma tak ciekawy klimat, przez to jak gry Zombika wyglądają, tak po tych grach można zobaczyć, kto je stworzył. I to jest coś cudownego w tym. To mi się strasznie podoba. Dobra. Zobaczmy, czy mogę tutaj coś zwiedzić, coś sprawdzić. No nie bardzo, przynajmniej na razie. Jakoś tak dziwnie mi się wydaje, że ta postać chodzi, ale dobra. Tędy. Coś tu jest do zebrania. No nic nie ma do zebrania. Are you really? No to jest na wyższy pokład, więc na razie powiedzmy nie będę tutaj nic dłubał. Barometr. Pokazuje ciśnienie 280 hektopaskali. Dobrze. Także to jest mniejsze ciśnienie. No jesteśmy w powietrzu, więc to nie jest specjalnie dziwne, bo jesteśmy w powietrzu, ale okej. Okay. Warto wiedzieć. Ciekawe na jakiej wysokości. Ciekawe, czy mając odczyt z tego barometru, bo to był barometr, prawda? Że jest 280 hektopaskali, można mniej więcej zmierzyć, na jakiej wysokości jest ten statek. Bo to jest statek latający, nie? Niech ktoś daje takie zadanie matematyczne. Jak ktoś będzie ogarnięty, to z ciekawości nawet, na jakiej to wysokości lata w takim razie, bo jestem bardzo ciekawy. Może ktoś ogarnie, może ktoś akurat, nie wiem, zadanie z fizyki jakieś robił podobne do tego, zwłaszcza w wakacje, no to tak, to tak. To jest duże prawdopodobieństwo, że ogarnie. Co my mamy tutaj na tym? No naprawdę nic tu nie ma? Czyli mam po prostu łazić sobie... Chyba tylko włącz muzykę, ustaw wyższe obroty. Ale cudowne! Wyższe. Nie da się jeszcze wyższych? Wyłącz. Okej, czyli to ta szafa grająca. Dobra, zostawimy w normalnej prędkości, bo jest naprawdę cudowne. Ten soundtrack, więc nie zostanie. Papo. Mamma mia, wszyscy umrzemy! No może nie będzie takiej tragedii, ziomek. Jesteś bardzo, widzę,
zapatrzony w przyszłość pozytywnie, nie? Że od razu pójdziemy wszyscy na dno. To jest statek latający, nie powinno się mówić na dno, prawda? Tylko na ziemię chyba bardziej. To dziwnie brzmi. Ale no, no, w każdym razie spadniemy. Zaryjemy jak... Nie powiem co, bo w tym kraju to nielegalne, żeby takie rzeczy mówić. Ale zaryjemy jak taki... Przyrząd latający w drzewo o kolorze bieli. O, w ten sposób to powiem. A raczej powinniście ogarnąć, o co chodzi. A ja wtedy nie trafię do pierdla, bo no, to ma przyjemny taki trade-off. O to chodzi. No, więc, czekaj, mogę jeszcze na dół zejść. Tylko pytanie, gdzie ja muszę iść? Robeston pobiegł... Robeston? W ogóle on się Robeston nazywa. Mamy z jednej strony Jakuba, a z drugiej Robestona. Rodzice musieli mieć ubaw. Pobiegł do ładowni, muszę zajrzeć do kapitana. Dobra. Idziemy! Czyli muszę do góry raczej iść. Chyba nic tutaj więcej nie ma. Raczej to będzie wyglądało w ten sposób, że tu totalnie nic nie ma. Zupełnie do zebrania. Po prostu latam jak gówno w przeręblu i szukam w sumie nie wiadomo czego. To tak będzie, a nie inaczej. Czekaj, to jest kapitan. Dobra, to do kapitana na razie nie idziemy. Aha. Tu na razie nie. Fajnie to wszystko jest zbudowane. W sensie podoba mi się koncepcja i zarys tej gry, jak na razie. A co to jest ten dym? Z jakichś rur pod pokładem, czy coś? W ogóle, jak ten statek działa? W jaki sposób on lata? Na magię, czy na jakiś sensowny naukowy dowód? W sensie na silnik albo coś? Marynarze siedzą pod pokładem i pierdą statek, to... Siłą odrzutu to wszystko działa. Głupie, nie? A taki humor mi się załączył dzisiaj. Nie pytajcie. Tak, człowiek, bo dobrą opcją w ogóle... A, sprzedam wam tipa na życie. Jednego z wielu, ten jest za darmo. Słuchajcie, dobrą opcją, jak na przykład będzie taki zmulony dzień. Ja nie mówię, że na każdego to działa. Ale jak będzie zmulony dzień, nie? Że nie chce wam się nic robić. Wstajecie i mówicie, o, ja bym się najlepiej to już położył. Nie? To najlepiej jest śmignąć sobie trasę rowerem. Na parę dziesiąt kilometrów. 40, 50. Powierzcie mi, że wrócicie do domu po tacy ożywieni. Jak będziecie w stanie tak wrócić, to że już się dzień poprawi, naprawdę. Oczywiście, ale wiecie, od razu mówię, nie na każdego to działa. Czasami działa. No ale jest tak samo jak z dowodami o tym, że Ziemia jest płaska. Czasami mają sens. Nie, absolutnie. Nie. Absolutnie nie. Kapitan. Co tu robisz, chłopcze? Co się dzieje? Nie wiem, nagle nastąpił wybuch. Odczułem spadek mocy, tracimy wysokość. A do tego wystąpiły problemy z obrotem w lewo. Na szczęście nie muszę skręcać w lewo. Nie wiem, tak rękami ruszasz, jakbyś i w lewo i w prawo leciał, także nie wiem. Dym dobiega z maszynowni. Biegnij tam, chłopcze, trzymam ster. Aha, z powrotem do maszynowni muszę iść. Mam 99 poziom i 10 HP. Okej, nie ma problemu, dobra. Także na dół z powrotem, rozumiem. To będzie cała moja fabuła, że będę musiał po prostu napieprzać po pokładzie góra dół. I hope not. Możemy stracić kolejne! Halberfield opada w dół oraz ma problemy ze skręceniem w lewo, co się dzieje? Silnik eksplodował. A, i teraz mogą wybuchnąć kolejne. Ciśnienie jest niestabilne, a silniki zaczynają się grzać jak szalone. Nie możemy stracić kolejnych. W istocie kiepsko to wygląda. Biegnę powiadomić Halberfielda i pomóc mu ze sterem. Zajrzę też, czy wybuch nie uszkodził czegoś jeszcze. Kiepsko to wygląda, spróbuję na szybko coś wykombinować. Jakub, pomógłbyś mi? Powiedz tylko jak. Zejdę do środka, może to jakaś pojedyncza usterka. A przegrzewanie reszty jest wynikiem wybuchu po ich kolegi. O, chciałbym, by tak było. Skocz mi po moją skrzynkę z narzędziami, zostawiłem ją chyba gdzieś przy żaglach, gdy dokręcałem śruby. A jeszcze wykombinuj mi jakąś szmatę. Chyba w ładowni jedno widziałem. No i oliwę. Chyba jest w górnych maszynach. Magazynach. Tylko się nie ociągaj. Dobra. Szmata. W ładowni. Oliwa w górnych magazynach. I skrzynka z narzędziami, tak? Szmata, oliwa, skrzynka z narzędziami. Dobra. Jest dźwięk tak, jakby się questlog zaktualizował. Ale z tego, co widzę, to nie ma tu żadnego questloga. Znaczy, ja wymagam questloga od gry, która jest na 20 minut. Sorry, ale nie. Instrukcja ręcznego wyrównywania ciśnień. O, w przypadku awarii mechanizmu regulacji automatycznej należy do maszyny wprowadzić ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu na zewnątrz statku. Instrukcja. Pociągnąć uchwyt zabezpieczający mechanizm z lewej strony panelu nawadniania. 2. Wprowadzić dane ciśnień do panelu. 3. Kręcić korbą z lewej strony aż do zablokowania. A to czerwone to jest co? Ten taki buzzgrow. To jest podpisane przez kapitana? Przez kogo? Uchwyt... dobra.
I get it. Także możemy już chyba stąd wyjść. To mi się pewnie później przyda, jak będę musiał coś tam zrobić. Jakieś urządzenie, to już nie jest barometr? Nie, absolutnie nie. To jest zamknięte, dobra. Muszę znaleźć coś, co mi jest potrzebne. Tylko poszukajmy tego. Tam jest chyba ta szmata leży na podłodze. At least I think so. Na mnie tak wygląda jakieś coś. Hej! Nie ruszaj tego! Przeraźnie mysz mi spieprzyła ze szmatą w mordzie. Co za szmaciura? No bo wiecie, szmatę porwała. Te żarty naprawdę wychodzą poza moją kontrolę. Już naprawdę, to jest coraz gorsze. Mam cię, oddawaj szmatę, wstrętna mysz. To, że chcesz umrzeć, nie znaczy, że my też chcemy. O, zabrałem szmatę razem ze szczurem. That's kinky. Nie wiem, po co jest w ogóle mi menu. Nie mam pojęcia, po prostu istnieje. To tak. Mogę biegać? Nie mogę biegać. No dobra. Mam szmatę. Potrzebna mi jest jeszcze oliwa. W magazynie to jest pewnie oliwa. Znając życie. Oliwa! Dobra, i jeszcze się przyda skrzynka z narzędziami gdzieś. Jeśli ten koleś gdzieś się tutaj położył. Tak, tam jest skrzynka z narzędziami. Jazda! Czas nas nagli, skrzynka. Dobra, mamy wszystkie trzy rzeczy? Chyba tak. Co to jest za typ? A, to jest ten Robeston. Wybuch mógł uszkodzić rury odpowiedzialne za sterowność. Widzisz tam wyciek pary, jasna cholera. Okej, okay. Wróćmy się z tymi rzeczami do typa. Musimy naprawić ten statek, zanim pójdziemy na ziemię. Nadal nie mogę się do tego przyzwyczaić. Nie wygląda to dobrze. Widzę, masz to, czego potrzebowałem. Świetnie, sprawdziłem silnik, ale nie wiem jeszcze, do co spowodowało wybuch. Przegrzanie? Ale dlaczego? Musimy obniżyć ciśnienie w pozostałych silnikach, albo i one wybuchną. Wydaje mi się, że zepsuł się mechanizm automatycznego wyrównywania ciśnień. Nie wydaje mi się, że byłoby to jednak przyczyną wybuchu. A jeżeli wysiadł, to być może właśnie przez wybuch. Urządzenie do regulacji ciśnienia znajduje się na prawo. Zajmę się teraz dokładniejszym sprawdzeniem silnika, a ty spróbuj je wyregulować. Instrukcja obsługi wisi na ścianie niedaleko. Okej. Uchwyt z lewej strony panelu, dane ciśnień i korba z lewej strony. Uchwyt, dane, korba. Dobra. A skąd miałem wiedzieć, jakie dane mają być wprowadzone? Teraz by się safe przydał. Wybuchnę cały. Uchwyt. Dane. Co tam jest napisane? Poczekaj. Uchwyt, to jest to? Zablokowane, dobra, poczekaj chwilę. Urządzenie odblokowane, dobra, teraz dane ciśnień trzeba wsadzić. Poczekaj. Może tutaj? Skąd ja mam wiedzieć, jakie dane ciśnień mam wstawić? 1895 to jest to? Muszę każdą kratkę sprawdzić po kolei? Nie, no to są jakieś tam kurze albo coś takiego. O, poczekaj. 1, chyba 8 i 95. Chyba. Mam nadzieję, że nie wylecę w powietrze, jak to wprowadzę. Nie. A skąd ja mam wiedzieć, jakie są dane ciśnień? Co tu jest te czerwone na bas grane? Nie mam pojęcia. Gdzie są te dane ciśnień? Już się gubię w tej grze. Ty, jakie dane ciśnień trzeba tu wprowadzić? Dobra, słuchajcie, to chodziło o to ciśnienie tutaj, czyli jak barometr pokazuje 280, to pewnie trzeba 280 wpisać. Koniec. Więc zejdę na dół i spróbuję te 280 tutaj wbić i mam nadzieję, że to zadziała. Po prostu. Wszystko się odpaliło tak, bo zatrzymałem nagrywanie, okej. Jeszcze raz, 280 do wpisania jest. Jest odblokowana maszyna, czy nie? Już odblokowałem, dobra. Tyk. Czyk, tyk. Tyk, czekaj chwilę, gdzie mam to wpisać? O, dobra. Siódemkę trzeba było nacisnąć? Dziwne. Dobra, 280, chyba tak to powinno być. To chyba dobry dźwięk, okej. Okay. I korba. It's a lovely wall! Udało się. Dziwnie koleś powiedziałeś, a dobra. Czyli udało mi się wyrównać ciśnienie. Chyba. Nadal mi ciut wstyd, że nie ogarnąłem, że to trzeba z tego barometru odczytać. Ale dobra. Każdy popełnia błędy, czasami. Ciśnienie wyregulowane, tylko coś się nie zgadzało w instrukcji. Już się bałem, że coś się nie uda. Chciałem stąd wypełznąć i sam to zrobić. Jakiś czas temu wymieniliśmy Ultratecha na nowszy model. Instrukcja na ścianie jest stara, tak czy inaczej dobra robota.
Wyregulowane ciśnienie ustabilizowało silniki, ale wciąż się przegrzewają. To system chłodzenia musi być winny. Zaraz dam ci klucz, zejdziesz do komory hydraulicznej i sprawdzisz, co się stało. Ja muszę ustabilizować rury. Do komory hydraulicznej, dobra? Cholera, zostawiłem klucz w kajucie kapitana. Leć po niej, zejdź do komory. Jezu, czy tak naprawdę muszę nadupiać w ten sposób, to pewnie tam trzeba wejść. Dobra. Teraz tak, grzmocimy do kajuty kapitana. Jakkolwiek. O, tam teraz ten koleś stoi. Dobra. Kapitanie! Gdzie jest klucz? Czekaj, a może to jest ta kajuta? No, spory ten klucz, tak w ogóle. Dobra, mamy klucz. Teraz z powrotem na dół dyndamy. Żeby zejść jeszcze na dół. I ogarnąć ciśnienie. Ja muszę po prostu naprawić statek w tej grze. To jest mój główny i jedyny cel. Cyk, dzień dobry. Na dół, do ładowni. Czekaj, tu też coś jest. W przypadku złego ustawienia mechanizmu prosimy wyjść do pomieszczenia na górę, aby nastąpiło cofnięcie trybu. To taki sposób w grze do powiedzenia, że jak spieprzysz, to wejdź do pomieszczenia jeszcze raz. To jest o to chodzi. Dziękuję. Dobrze, no to co mi potrzebujemy zrobić? Aha, trzeba ten pojemnik dać w tamtą stronę. Dobra. To by wyznaczyło, że muszę dać... łamigłówki z przesuwaniem rzeczy. To są moje ulubione łamigłówki, doprawdy. Poczekaj chwilę, poczekaj, stój. Czy jak tutaj to dam, nie, muszę to dać w tą stronę. Wbrew pozorom nie są takie proste. Albo nie zawsze są takie proste, te łamigłówki z przesuwaniem rzeczy. Okej. Część jest zrobiona. A co to jest tam to niebie? A, bo tu jeszcze... To jeszcze trzeba dać. Dobra. W tą stronę. Czekaj, teraz jeszcze w tamtą raz. Dobra. W tą dwa razy. Cyk. Dobra, została ostatnia. Nie, bo zacząłem się zastanawiać, czy ja z góry będę w stanie to pchnąć, ale niespecjalnie. Czyli muszę to pchnąć w dół. Raz. No właśnie nie. Jak to pchnę teraz w tą stronę, to też to nie wyjdzie. No właśnie, spierdzieliłem. Jak ja wszedłem po tej drabinie? Poczekaj chwilę. Wait. Okej, Błędy się zdarzają w każdej grze, więc zacznijmy może od tej niebieskiej tej. Chyba, że muszę to tak wepchnąć. Nie, czekaj, inaczej. Nie, moment, już wiem. Bo nie wiedziałem, że tam się da to tak wepchnąć. Czekaj chwilę. Tak. Tak, i teraz muszę tędy przejść, żeby to tak pchnąć. Dobra, okej, mamy to. No, było troszeczkę nie... niezbyt takie... oczywiste, ale na szczęście się udało. Jazda, biała gwiazda, stary, dobra, okej, tędy, jeszcze to. Cyk, dwa razy. Jazda. Tak. I jazda. Jest! Chyba się udało nastawić mechanizm hydrauliczny. To dobrze? Chyba dobrze. Czyli tutaj nic nie ma? Oczywiście, że tutaj nic nie ma. To jest za krótka gra, żeby tutaj coś było. Dobra, siema ziomek. Zrobiliśmy to? Temperatura w silnikach natychmiast spadła, świetna robota. Lecimy dalej. A nie, jednak nie. Słyszałem, że mechanizm sterowania został uszkodzony przez wybuch. Niestety nie naprawimy tego w powietrzu, ale Robeston miał jakiś pomysł. Idź do niego zajrzyj, ja muszę odpocząć. Dobra, z powrotem musimy dyndać na górę. Okej, koleś jest oczywiście na samej górze, bo czemu niby nie? Także musimy dyndać na pokład. Masz jakiś pomysł, jak to ogarnąć? A, Jakubie, właśnie chciałem cię wołać. Wiatr zepchnął nas nieco na prawo i skręt w lewo jest konieczny, bo inaczej się rozbijemy. Mam jednak pewien pomysł. Rękawice żaroodporne i dodatkowa rura. Przywiązałem się liną do szczebli, ale musisz mnie trzymać za nogi i asekurować. BHP? Nie słyszałem. Halo? Co zamierzasz? Przecież nie naprawisz tego. Owszem, chłopcze, ale za pomocą rury mogę ręcznie nakierować parę do mechanizmu, a wtedy mechanizm powinien ponownie zadziałać. Oczywiście, o ile się nie uszkodził, ale oby nie. To szaleństwo. Para ma temperaturę wystarczającą, by gałki oczne wyleciały ci w 5 sekund. Nawet szybciej. Spokojnie, nie zamierzam się zbliżać całym ciałem, ale tylko ręką. Po to mam rękawice żaroodporne, powinny pomóc. I tak uważam, że to szaleństwo. Owszem, ale czasem jesteśmy zmuszeni robić tego typu rzeczy, bo tylko szalony pomysł może nas uratować. Trzymaj mnie. Okej.
Na pozycji, czekam na sygnał. Nie podoba mi się to. Och, ile ty ważysz? Mniej niż ty. Jeszcze chwila i... teraz skręt! O, szybciej, bo zaraz mi ręka odpadnie. Jeszcze chwila. Szybciej! Już, skręt wykonany. O, moja ręka. Rzeczywiście, czyn ten godnie nosi miano szalonego. Wciągnij mnie, błagam. Po gardle mi pojechał ten głos tego Robestona. Ach, więc musiałem się napić herbatki, oczywiście. Oczywiście w prawilnym kuflu. Nie wiem, czy to będzie widać. Z Helu. Także fajne. Także, wiecie, tutaj statek, Hel. Pasuje wszystko. Bardzo dobrze. Klimacik jest zachowany. Udało się? Robeston, coś ty zrobił. Ocaliłem nas. Panie i panowie. Panowie, kapitan chce ogłosić, że dziękuję wszystkim za wykonaną pracę. Prosimy zapiąć pasy i czekać na lądowanie. Dziękuję. Aho! Co za przygoda, ho. Mam nadzieję, że papo nie wykosiłkował tam w kuchni. Nie wiem, gdzie znajdziemy lepszego. Zabierzmy Robestona do kaminy. Tak. Po wymęczającej podróży nasi bohaterowie w końcu wylądowali bezpiecznie. Dzięki tobie. Dziękuję za zagranie w grę pod tytułem Awaria na statku powietrznym Halberfielda. To tyle. I gra jest naprawdę krótka, 25 minut ma nagranie, gdzie mojej pajacerki było więcej niż gameplayu samego, ale gra jest dosyć ciekawa, więc czemu nie? Ja się cieszę, że nagrałem, że zobaczyliśmy, co to jest. Oczywiście, jak ktoś się chce ścigać z czasem, jak najbardziej, gra nie jest trudna i szybko ją idzie ogarnąć. Naprawdę, na pamięć ją idzie wkuć i zrobić wynik, żeby czas zrobić. A może by kliknąć ten tryb? W sumie dosyć nieźle zapamiętałem tą grę, jak graliśmy teraz, więc może by zrobić faktycznie ten tryb szybki. Ja to oczywiście potnę i jakieś ciekawsze fragmenty wam pokażę, bo jestem po prostu ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dobrze? Okej. No to wchodzimy do gry jeszcze raz z ograniczeniem czasowym tym razem. Gra na czas. Będziemy mieli jakiś timer czy coś. Dobra, prawdopodobnie jak czas leci, to lepiej będzie jak najszybciej przewijać ich kwestie dialogowe. Tak strzelam. Aha, i w zależności od tego, jak szybko zrobimy to, to będziemy mieli lepszy albo gorszy wynik. Dobra, możemy się teraz wrócić. Przy okazji zobaczę na tym barometrze, czy zmieniła się ta. Nie, 280 nadal jest, dobra. Bo myślałem, że gra zrobiła coś takiego chamskiego, że zmieniła ciśnienie i trzeba będzie inne wpisać. No to by mi troszeczkę zabrało czasu, jakbym nie robił tego przy okazji. Jazda. Ciekawe, czy jest mocno wyśrubowany ten wynik czasowy. W sensie, czy naprawdę się trzeba będzie mocno starać, żeby zrobić dobry wynik, czy jednak to, co ja tutaj odpierdzielam, będzie wystarczające. To mnie zastanawia. Dobra. Teraz tak, teraz na dół jeszcze. Te skrzynki trzeba będzie dosyć szybko ogarnąć. Chociaż ja pamiętam, jak się je pchało, więc raczej nie powinno być większego problemu. Dobra. Robeston teraz, na górze. I to było na tyle, jeśli chodzi o całą grę chyba. No bo to było ostatnie, nie? Wszystko. Dawaj. Szybciej. Dawaj. Jazda! Szybko! Ciśnij, ziomek! Koniec? Kończyłeś grę w zawrotnym czasie, zdobywasz rangę Speedy Gonzales. Chyba nam się udało. Speedy Gonzales. Dobra, a ja jeszcze mam jedną ciekawą rzecz. Ja lubię takie rzeczy, nie? Otworzę tą grę i zobaczę, jakie są limity czasowe ułożone, dobra? Okej, także dajcie mi sekundę, ja muszę to sprawdzić. Muszę, bo aż mnie korci. Z tego, co widzę, zajrzałem sobie do plików i jeśli czas przekroczy 680, a jednostka tutaj to są sekundy, czyli jeśli więcej niż 680, czyli więcej niż 11 i 1 trzecia minuty,
11 minut i 20 sekund mniej więcej, jeśli jest czas więcej niż to, to wtedy statek wybucha. To też by było ciekawe, żeby sprawdzić. To trzeba sporo czekać, żeby to wywołać. W każdym razie działa to tak, że ta jednostka to jest czas, tak? Ta jednostka to jest czas i limity są takie, że jeśli skończymy grę w mniej niż 300 sekund, czyli 5 minut, tak? To wtedy dostajemy rangę w Speedy Gonzales. Jeśli mniej niż 400, to jest ukończyłeś grę w świetnym czasie, zdobywasz rangę Szalony Mechanik z Wariatkowa. Mniej niż 450 jest ukończyłeś grę w dobrym czasie, zdobywasz rangę Złota Rączka. Jeśli 510, mniej niż 510, albo łącznie 510, ukończyłeś grę w takim sobie czasie, zdobywasz rangę Majster po zawodówce. 600 mniej i 600, w sensie jak jest 600 sekund i mniej, o, tak to powinienem powiedzieć. Ukończyłeś grę w kiepskim czasie, zdobywasz rangę typowy Mirek, mechanik z powołania. A jeśli jest mniej niż 710, to jest ukończyłeś grę w ostatnich sekundach, zdobywasz rangę Znudzony Bogdan, poszukiwacz skarbów. Tylko teraz się zastanawiam nad czymś, że tu jest mnie 710, tak? Dobra. Ale tu jest, że... Aha, bo jak jest 680, to już się jakiś taki stan krytyczny robi. Tak? Chyba o to chodzi. No, w każdym razie... Takie są poziomy. Nie rozumiem do końca, ale chyba jak jest 680, to gra się kończy automatycznie. Teraz się zastanawiam, czy puszczyć nagrywanie i zobaczyć, spróbować to wywołać. Dobra, spróbujemy to wywołać. Zrobię to dla was, żebyście nie pobierali gry, jak nie chcecie. Poczekaj, to było bez ograniczeń? To jeszcze raz. Niechcący nie to nacisnąłem. Także poczekam te 11 czy tam ileś minut. I zobaczymy. O, there you go. Czas minął, a statek rozbił się o ziemię. Przegrałeś. To było nagłe. Okej, ale udało nam się. Także cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taka krótka ocenka jeszcze może. Aby nie było. Krótka produkcja. Taka akurat, żeby sobie usiąść, pyknąć. I tyle. Się troszeczkę odbić od wszystkiego. Mi się podoba, bo autorska grafika jest nietypowa, jest bardzo nietypowa ta gra i to jest duży plus jej, że jest nietypowa. Jak najbardziej, nietypowa produkcja na plus. Cóż mogę więcej powiedzieć o tym? Muzyka urzeka, jest idealny soundtrack. Humor jest taki typowy dla podobnych gier, także też na plus. No i chyba to tyle. Nie? Mapki też mi się podobały. Mogłyby być trochę, ta gra mogła być bardziej taka... zręcznościowa, tylko ta rzecz ze szczurem jest tak naprawdę pod zręczność. Inne nie. Reszta gry to jest po prostu można schematem ostro lecieć. Jakby się troszkę zmieniała ta gra albo coś, byłoby ciekawiej, wydaje mi się. W sensie na przykład ciśnienie mogłoby się zmieniać, nie? Na inne. Z jakiegoś przedziału i trzeba było dokładnie to ciśnienie wpisać. No nie wiem, różne rzeczy można wymyśleć. Ale jak najbardziej mi się podobało, więc nie wiem co będzie następną grą po tej. Z makerówek, na pewno coś znajdę. Parę gier obserwuję, ale zobaczymy co z tego jeszcze wyjdzie. W każdym razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.